Znaleziono ciała 6-latki i jej ojca. Szokujące ustalenia. Zginęli od ran ciętych. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 32-letniego mężczyzny oraz jego 6-letniej córki, których ciała znaleziono w sobotę wieczorem w mieszkaniu w Redzie, województwo pomorskie. Według wstępnej hipotezy śledczych mogło dojść z rozszerzonego samobójstwa. Mężczyzna zamordował córkę, a potem popełnił samobójstwo. Prok. Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że ciała dwóch osób, 32-letniego mężczyzny oraz 6-letniej dziewczynki, jego córki, znaleziono w sobotę wieczorem w mieszkaniu w Redzie, województwo pomorskie. Reda. Ciała ojca i 6-letniej dziewczynki w mieszkaniu. Ciała odkryła matka Denata, która przyszła do mieszkania. Później na miejscu pracowali policjanci i prokurator, dodał Duszyński. Dziewczynka, podobnie jak zmarły mężczyzna, zginęli od ran ciętych, typowych dla noża. W mieszkaniu był również zabity pies rasy pitbull. Funkcjonariusze na miejscu zabezpieczyli wiele śladów. Według wstępnej hipotezy mężczyzna zamordował córkę, a potem popełnił samobójstwo. Gość Radia Z, Daniel Obajtek w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Na tę chwilę nie ujawniamy więcej informacji, bo trwają czynności śledcze. Postępowanie postara się wyjaśnić podłoże tego zdarzenia, powiedział Duszyński.